Joanna Monika Litwin, krótkie bajeczki dla chorej córeczki. Wydawnictwo Impuls. Bajeczka o niesfornym niedźwiadku. Był piękny, słoneczny dzień. Niestety, na niebie powoli zaczynały się zbierać ciemne chmury. Wojtuś wraz ze swoją mamusią, tatusiem i siostrzyczką wybierali się na spacer do lasu. Kiedy wszyscy byli już gotowi do wyjścia, tato zawołał: "No to idziemy, drużyno!" "Zaraz, zaraz, nie tak prędko. Nie zapomnijcie o rękawiczkach i czapkach," przypomniała mama. "Przecież mamy październik." "Mi jest ciepło, nie chcę rękawiczek," powiedział Wojtuś i wybiegł z domu. Po 10 minutach cała rodzina dotarła na skraj lasu. Dzieci rozbiegły się wesoło po lesie. Zbierały szyszki, patyki, budowały małe szałasy. "To dla jeży!" wołały. Obejrzały mrowisko, pomachały wiewiórce. "Pobawmy się w berka," zaproponowała dziewczynka i już po chwili brat z siostrą i ich rodzice wesoło biegali wśród drzew. "Mamusiu, zimno mi w ręce," skarżył się Wojtuś. Było mu troszkę wstyd, że nie posłuchał mamy w domu. "Chodź, kochanie, przypominasz mi niesfornego niedźwiadka," powiedziała mama, wyjmując z kieszeni swego płaszcza rękawice synka. "Opowiedz nam o tym, misiu," prosiły dzieci. "Dobrze, ale powoli wracajmy do domu, bo robi się zimno." W drodze do domu mama zaczęła swą opowieść. Daleko w górach, wśród drzew i strumyków, żyła rodzina niedźwiadków. Jak wiadomo, wszystkie niedźwiedzie jesienią szykują się do snu zimowego. Dlatego mama niedźwiedzica zabrała małego misia w góry. Kiedy dotarli do strumienia, powiedziała do swego synka: "Najedz się ryb, niedługo położymy się spać, na całą zimę." "Nie chcę iść spać," zawołał niedźwiadek. "Chcę zobaczyć śnieg." "Ale misie zimą śpią, a nie chodzą po śniegu," tłumaczyła mama. "Chodźmy na polanę, najemy się jagód." Niestety na polanie mały niedźwiadek znów nie chciał nic jeść. "Dlaczego muszę jeść je teraz? Zjem, gdy spadnie śnieg," złościł się miś. "Wtedy nie będzie już ani jagód, ani grzybów, a woda w strumyku na pewno zamarznie," tłumaczyła mama. Przez cały dzień niedźwiadek wciąż mówił "nie" i ani myślał przygotowywać się do zimy. Ale zima szybko nadeszła. Zwierzęta ułożyły się na swoim legowisku i zasnęły. Wszystkie? Niestety, jeden mały, niesforny miś nie zasnął. Gdy tylko usłyszał chrapanie swojej mamy, po cichutku wymknął się z jaskini. Jakie było zdziwienie niedźwiadka, gdy zobaczył świat cały pokryty śnieżnym puchem. Radości jego nie było końca. Tarzał się po śniegu i porykiwał radośnie. Trwało to kilka dni. Z każdym dniem miś stawał się coraz bardziej głodny, ale nigdzie nie mógł znaleźć ani jagód, ani grzybów, ani ryb. Głodny i zmęczony postanowił wrócić do pieczary. Położył się blisko swojej mamusi i mocno wtulił w jej ciepłe futerko. Na próżno próbował zasnąć. W jego małym brzuszku tak głośno burczało z głodu, że mama niedźwiedzica obudziła się ze swego zimowego snu. "Jestem bardzo głodny, mamo," zamruczał cicho niedźwiadek. Mama małego misia przytuliła go czule i szepnęła, podając mu jagody, suszoną rybę i grzybka: "Proszę, mój niesforny synku, zjedz i połóż się już spać. Wiosną obudzą cię śpiew ptaków i promienie słońca." "Mamo," szepnął Wojtuś, gdy skończyła się opowieść. "Dziękuję za rękawice. Teraz będzie mi ciepło aż do domu." Uśmiechnął się. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku,
Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.